Sześciolatki realizują podstawę programową w przedszkolach publicznych w trakcie codziennych pięciogodzinnych zajęć, ale pracujący rodzice nie zawsze mają możliwość zapewnienia im opieki po upływie tego czasu. Zazwyczaj dzieci pozostają w przedszkolach do chwili, gdy rodzic lub opiekun zakończy dzień pracy i odbierze je. Zasadą jest, że pięć godzin zajęć związanych z edukacją sześciolatków realizowane jest w publicznych, czyli miejskich placówkach, bez opłat, kolejne godziny i zajęcia wiążą się z kosztami. W ostatnich latach stawka opłaty pozostawała bez zmian wynosiła zaledwie złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę. Podczas środowej sesji Suwalscy radni zdecydowali o podwyżce. Niebawem opłata za dłuższą opiekę nad dzieckiem wzrośnie o 14%. To zwyżka wciąż mniejsza niż wartość inflacji i z uwagi na wysokość dotychczasowej stawki nie zrujnuje rodziców. Nowa opłata wyniesie bowiem 1 zł i 14 groszy za godzinę. Z konieczności pokrywania tego kosztu zwolnieni pozostaną rodzice posiadający Suwalską kartę mieszkania. Jednak by skorzystać z tej ulgi, trzeba dyrektorowi przedszkola przedłożyć oświadczenia rodziców. W przypadku samotnych matek lub ojców dokument powinien złożyć jeden rodzic faktycznie sprawujący opiekę nad maluchem.